Rafał jest fajny, miły i kulturalny i koleżeński. Rafał lubi innym pomagać, bo ponieważ, że on to lubi robić. Rafał kiedyś ze mną chodził do szkoły, jak miałem problemy, to ten mnie Rafał przychodził i mi pomagał, bo oczywiście ja za to Rafała lubię. Poznaliśmy się w szkole z Rafałem i zaczęliśmy do siebie rozmawiać. I się zapytałem, i się ja się dowiedziałem, że Rafał lubi to, co ja. I Rafał ma tą samą pasję, co ja. I nie wiedziałem, i się dowiedziałem, fajny jest. I zaczęliśmy rozmawiać i zostaliśmy najlepszymi kumplami. Rafał jest fajny, miły i kulturalny i koleżeński. Rafał lubi innym pomagać, bo ponieważ, że on to lubi robić. Rafał kiedyś ze mną chodził do szkoły, jak miałem problemy, to chętnie Rafał przychodził i mi pomagał, bo oczywiście ja za to Rafała lubię. Lubię go, bo jest fajny, za to go będę lubiał. Rafała, ten co się lubi, ten się po prostu się psubi. I fajny ten kolega z niego jest, takiego go polubiłem, bo ponieważ będę lubiał takim jakim jest. Bo mi do dzisiaj pomaga i robi co ja proszę, bo on lubi, ja go poproszę. Rafał jest fajny, miły i kulturalny i koleżeński. Rafał lubi innym pomagać, bo ponieważ, że on to lubi robić. Rafał kiedyś ze mną chodził do szkoły, jak miałem problemy, to chętnie Rafał przychodził i mi pomagał, bo oczywiście ja za to Rafała lubię. Rafał jest fajny, miły i koleżeński, kulturalny. Rafał jest, każdy go lubi, takim jakim jest. Rafał jest fajny ziom, Rafała lubię, bo kiedyś mi Rafał oczywiście mi pomógł. Ja go poprosiłem i mnie uratował, bo jest fajny kolega, miły, kulturalny. Za to Rafała takiego lubię.